Matczyna miłość. A, nie ma to jak jesień w parku. Chłopcy, cieszcie swe oczy i uszy zielenią miasta. O, a co to za zapach? Pewnie znów policyjny koń. Nie, nie, ja też to wyczuwam. To jest smród przebiegłej zgnilizny z delikatną wiśniową nutką. To Hans, najgorsze bydlęcie rodem z Danii. Brać go, chłopcy! Czekajcie, czemu zakładacie, że chce się bić? Może ja tu tylko przyszedłem pogadać. Coś ja w to nie wierzę. I słusznie, ale gdybyśmy do siebie częściej pisali, nie musiałbym teraz wyciągać tego! Drżyjcie! Oto mój Hans matyczny, niesamowicie mocny miotacz promieni. Zamrozi każdego w mig. Zamrażacz, tak? W warsztacie trzymam ze cztery podobne. Ale ten robi również doskonałe cappuccino. Poważnie, tak? A gdzie masz spieniacz do mleka? O, tutaj, w rączce, zobacz, widzisz? I jest też młynek do cynamonu. Nie, nie dam się tak łatwo zagadać. Przygotujcie się na zgubę. Nie do końca o to mi chodziło. I tak to jest, jak się ciągnie części z Azji. Jeszcze tu wrócę! Szefie, on ucieka! Lecz nie ucieknie. Rico, proszę obalić nasz cel. O nie! Poszła rykoszetem! Mamy rannego cywila! Reanimacja! Reanimacja! Defibrylator jedzie! Czy woltaż nie ciut za wysoki? Tak, szeregowy, chyba wiem, co robi. Mimo że nie znam tej oposicy osobiście, to mam niejasne przeczucie, że nie podda się ona bez walki. Na pewno się nie podda, słyszysz ty mnie? No weź, no nie zemrzesz mi go teraz na rękach, kobieto! Nie trzeba będzie. To kto ma ochotę na obiadek? Pani się raczy położyć. To bardzo ciężka rana. Oj, przestań. Jaka znowu pani? Mów mi lepiej, mamo. Tak jak wszyscy. Wasza diagnoza, Kowalski? Szok postrzałowy? Omamienie frontalne? Może porażenie membrany przedniej? Oprócz nadmiernego matczynego instynktu, chyba nic jej nie dolega. Skoro tak, to trzeba ją wyprosić. Nie znalazłam piekarnika, ale ta wielka suszarka też daje radę. Uważaj, jeszcze gorące. Może ci podmuchać? Podmucham cię. A, posłuchaj, kochana, coś ci powiem, tak? Cieszę się, że nic ci nie jest, ale moja drużyna nie potrzebuje tu nadgorliwej mamuśki. Nie chcę ich rozpuszczać. Och, rozumiem. Zawsze tak samo. 14 chłopców chowałam, a oni powyrastali, ruszyli w świat, a ja... Ja zostałam sama. Okej. Rozpieszczaj nas, kobieto. Dobrze, skoro tak nalegasz. Sztuka wojenna. Klej! Pezeta! Kluski teraz! I brokat! Ty na poważnie? Brokat potrzebny, bez tego to będzie tylko makaron przyklejony do puszki. Słabo! No tak, szeregowy ma rację. Proszę! I co to dokładnie ma być, co? Błyszcząca puszeczka na ołówki. A czy oposy używają ołówków? Panowie, zadam pytanie i żądam uczciwej odpowiedzi. Czy ta mama nie robi z nas mięczaków? Zrobiłeś sobie krzywdę. Czy jak mamusia pocałuje, to będzie lepiej? Powiedz. No dobrze. Lepiej? Co byście chłopcy beze mnie zrobili? Dzień dobry, mamo. Idziemy na zewnątrz pomaszerować. Dobra, panowie, zwarta formacja, równy krok. O, czekajcie, na zewnątrz zimno. Lepiej załóżcie ciepłe ubranka. Ciepłe ubranka? Jesteśmy pingwinami. O, mamo, czy musimy? Ale trzeba jej przyznać, że wybrała nam ładne kolory. Z
znów się spotykamy, ale tym razem... O, co macie na sobie? Bardzo ładne kolory. Aż was szkoda unicystwić. No, ale co tam? Kryć się! Możecie uciekać, ale... Niech to. Dobra, zaczekajcie momencik, dosłownie chwileczkę, ponieważ ja... Ja jeszcze tu wrócę! Riko, wyrzutnie! Tylko tym razem uwaga na cywili. Ha! I nie wracaj! Co to ma być, chłopcy? Co wy tutaj wyrabiacie? Bawicie się bronią palną? Mamo, tylko tak z konieczności. Ratujemy świat przed tym głupim nielotem. Róbcie, co chcecie. Mną się nie martwcie. Przecież ja nie chcę być dla was ciężarem. Mamo, kajajmy się, panowie. To rozkaz. To się więcej nie powtórzy. Słowo. Wy myślicie, że ona to kupi? No, oczywiście, że tak. Te manekiny są tak skonstruowane, by zwieść nawet najdoskonalsze organy sensoryczno-poznawcze wszystkich stworzeń. No i dobrze. Każda zmarnowana chwila to chwila, gdy Hans jest bezkarny i planuje naszą smutną zgubę. A istnieje taka zguba, która nie jest smutna? Manfredi i Johnson. I słynny wypadek w Spa. A, no tak. Jaki cudowny sposób, by zejść. Ruszajmy. No dobra, dymem go po oczach. Co? Co wy robicie, co? Łapiemy Hansa. Myśleliśmy, że się u ciebie ukrył. Czemu? Co to za pomysł? Marlenko, to była jedna z moich spontanicznych decyzji. Nie każda z nich jest właściwa. A teraz wybacz, idziemy przeczesać wybieg szympansów, zanim mama się obudzi. Zaraz, co? Podły Hans mógł się tam ukryć. Podejmę jakieś spontaniczne, wybuchowe kroki, by to sprawdzić. Słuchaj, po pierwsze, pewnie go tam nie ma, a po drugie... Mama! Przybrana oposica. Mnie kocha najbardziej! To jasne. Panowie, uspokójcie się. Co za różnica, kogo kocha najbardziej? Pewnie, że mnie. Tak czy owak, jest ogromnie wrażliwa. Gdy tylko pomyśli, że coś może nam grozić, dostaje drgawek i spazmów. Ty żartujesz, to nie? Nie, chłopaki, to stare oposie metody. Nie, no, żadne metody. Ona po prostu taka jest i tyle. No właśnie. Wiecie, że oposy często udają trupa, kiedy czują zagrożenie. One... Tylko udają, że umierają, ale to ściema, serio. No wiadomo, Marlenko. Wiedzieliśmy, że one tak robią. Tylko powiedz, jaki to ma związek... Dzień dobry, mamo. O, jesteście wreszcie. Bardzo się martwiłam. Wiecie, jak zmartwienia na mnie działają? Weź, odpuść sobie ten teatrzyk. Znamy wszystkie twoje przedzejściowe sztuczki. Co ty mówisz? Chłopcy, co wy... O nie! To już koniec! Nie, sorry, nie, nie. Kto ma ochotę na ostatnią potrawę mamy? Bo ja już nie mogę. Ona smakuje łzami. Czy my naprawdę musieliśmy ją wygnać? Tak, gdyż zrobiła z nas duże dzieciaki. Ach, zajem smutek Halibutem. O, mamo, tęsknię bardzo. O, mamy intruza! Na górę! No i proszę, znowu się spotykamy. Już to kiedyś słyszeliśmy, dwa razy. Wiem, ale tym razem mam małą niespodziankę, tak w ramach niespodzianki. Mama? Tak, mam waszą ukochaną słodką mamusię. Może i śmiałeś się długo, ale ja będę się śmiał ostatni. I może dłużej niż ty. Kto wie? Życie jest zagadką. Kowalski, jakie są opcje ukarania drania? No więc, szefie, mamy makaron i kredki. Co? A gdzie nasze kastety? Gdzie gwiazdki ninja? Gdzie... Nie wolno trzymać takich rzeczy w mieszkaniu. No wie, mama. Riko, zdajemy się na ciebie. Wyżygaj nam coś bardzo przydatnego. Lepę! Jak ty się do tego dobrałaś? No nic, trzeba będzie walczyć po staremu. Skrzydełka pójdą w ruch. Pokażemy temu cwaniakowi, gdzie słonie zimują. Och, jakie to urocze. Tak bardzo kochacie swoją mamcię. Nie, na imię ma... Mama! A teraz jesteście absolutnie bezbronni. Mogę z wami zrobić, co tylko zechcę. Wszystko, co tylko zechcę.
Podoba się? Chcesz jeszcze? Ej, co jest? O nie, nawet taki zbir jak ja nie lubi krzywdzić starszych pań. Uratowałaś dziś nasze dzioby, mamo. Możesz nas rozpieszczać, kiedy tylko zechcesz. Dziękuję ci, kochany mój, ale jestem potrzebna gdzie indziej. Ktoś bardziej potrzebuje matczynej miłości. Bądź grzecznym chłopcem i dokończ groszek. Nigdy nienawidzę warzyw! Już wcinam, już wcinam! Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Start International Polska. Reżyseria Marek Klimczuk, dialogi polskie Tomasz Robaczewski. Dźwięk i montaż Grzegorz Ogorzały, kierownik produkcji Dorota Myczek. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska, Katarzyna Dryńska. Udział wzięli skiper Grzegorz Pawlak, Kowalski Jacek Lenartowicz, szeregowy Tomasz Steciuk, Riko Janusz Zadura, Marlenka Monika Kwiatkowska. W pozostałych rolach Agnieszka Kunikowska, Miłogost Reczek, Mikołaj Klimek, Anna Sroka i Janusz Litucha.